Cześć wam ludziska, witam serdecznie na Wilczym Szlaku. Jesteśmy w ojczyźnie Robin Hooda, w takim moim sekretnym miejscu na skraju lasu Sherwood. Chyba jednego z najsłynniejszych, przynajmniej w Europie, jeśli nie na świecie. Szukam sobie miejsca, żeby dzisiaj zakosztować rozkoszy Robin Hooda, czyli właśnie strzelania z łuku. Jak widzicie, mam ze sobą sprzęt. Poza tym mam w plecaku kawę, wodę, palenisko. Mam ochotę napić się kawy pośród drzew i opowiedzieć wam trochę o historii łuku. A tak przy okazji, za 2 miesiące mamy majówkę, o czym już pewnie wiecie. I na tej majówce będziecie mogli spróbować swoich sił w strzelaniu z tego właśnie łuku. Zostańcie ze mną, może podpatrzycie jakieś teoretyczne przynajmniej wskazówki i będzie wam łatwiej później na spotkaniu. Moje stanowisko strzeleckie ustawiłem sobie tutaj przy tym drzewie, jakieś 15 metrów z tego co mierzyłem od celu. Nie jest to jakaś straszliwa odległość, ale ja też jestem początkującym łucznikiem, więc będę sobie dzisiaj praktykował strzały na taką właśnie odległość. Tutaj mam takie miejsce, gdzie strzały nie będą mi za daleko uciekać. Na takim zboczu ustawiłem sobie cel. To jest kilka warstw kartonu sklejonych taśmą. Wstawiłem to na patyku, żeby było w miarę sztywno, nie przewracało się. I do tego celu będę dzisiaj strzelał. Łuk, z którym się dzisiaj będziemy bawić, nie jest jakimś wielkim produktem tej dziedziny sztuki produkowania broni. Jest to tak zwany takedown, czyli łuk, który można rozmontować na 3 części z tworzywa sztucznego. Łuki drewniane są drogie i raczej dla zaawansowanych łuczników, nie dla takich amatorów jak ja. Zaletą tego łuku, poza tym, że trochę traci na klimacie, że jest rozkręcany, jest to, że można go złożyć i wtedy jest zaledwie tej wielkości i można go schować do plecaka. Założymy teraz cięciwę, bo nie wiem czy wiecie, ale mit o noszeniu łuków z nałożoną cięciwą jest nieprawdziwy. Cięciwa powinna być zakładana dopiero przed strzelaniem, przed polowaniem, przed ćwiczeniami, czy też w warunkach bojowych, jeśli chodzi o łuczników bojowych. Inaczej łuk traci na sile, po prostu jest przez cały czas naprężony i traci swoją wytrzymałość. Spróbuję wam teraz pokazać, jak nałożyć cięciwę na łuk, aby go nie złamać, albo też niepotrzebnie nie osłabiać. To nie jest jakiś bardzo silny łuk, aczkolwiek ma swoją moc, to jest 40 funtów. Zaraz wam powiem, do czego się odnoszą te jednostki. I byłbym w stanie założyć tą cięciwę tak po prostu, zginając go w rękach. Ale łuki o większej sile, trudniej jest na nie założyć cięciwę, dlatego jest na to specjalny sposób. Ja spróbuję wam go pokazać, może mi się uda. Króciutko o samej budowie łuku. Sam łuk nazywany jest łęczyskiem. Posiada 2 ramiona, górne i dolne. Środkowa część to majdan z uchwytem na rękę strzelca. Zakończenia ramion to tak zwane gryfy. Do nich montuje się cięciwe. Tą zewnętrzną krawędź łuku nazywa się grzbietem, a tą wewnętrzną brzuścem. Nie ma to większego znaczenia, żeby nie trzeba tego wiedzieć, żeby strzelać, ale troszeczkę takiej teorii być może komuś się przyda, nie wiem, chociażby do krzyżówek strzała. Oczywiście tradycyjnie strzały były wykonywane z drewna. Natomiast to jest strzała z tworzywa sztucznego. Jest tańsza, do zabawy, do nauki jak najbardziej się nadaje. Nie jest to strzała bojowa, absolutnie, ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem wam powiedzieć o budowie strzały. No więc to jest brzechwa, samo promień strzały. Na końcu osadzany był grot. Oczywiście nie wyglądał on w ten sposób. To jest grot taki ćwiczebny, aczkolwiek łuk jest klasyfikowany jako łuk myśliwski i potrafi zrobić krzywdę. Po drugiej stronie mamy tak zwaną nasadę, w której jest rowek, do którego nakładamy cięciwę łuku. Pokażę wam to później. Bardzo często było to po prostu wycięte w samej brzechwie strzały, nie było nakładki. A to jest pierzysko, czyli
takie lotki, kiedyś wykonywane z piór ptasich, teraz oczywiście plastikowe, w chińskiej wersji. I to jest właśnie budowa strzały. Tak oto wygląda cel naszprycowany strzałami. No tych warstw kartonu jest chyba z 7 czy 8, ale strzały przechodzą do połowy, a niektóre nawet jeszcze głębiej. Zdarzały mi się takie, które wchodziły aż po same pióra. Także ten łuk, chociaż taka niby zabawka, niby nie, można zrobić tym krzywdę. Nigdy nie strzelajcie do innych osób ani do zwierząt. Kawa gotowa, palenisko wygaszone i zalane resztką wody, która mi została w czajniku, więc bezpieczne. Możemy się zrelaksować. Obiecałem wam powiedzieć, wspomniałem o tym, że powiem, jak jest przeliczana ta jednostka siły łuku. A więc tradycyjnie na wyspach, które są jak gdyby w jednym z największych ośrodków łucznictwa na świecie, przelicza się to w funtach. I dla przykładu mój łuk ma siłę 40 funtów, a więc oznacza to, że gdyby na cięciwę zawiesić ciężar 40 funtów, łuk powinien się napiąć. Taki właśnie ciężar jest potrzebny, żeby ten łuk napiąć. Łuki są przeróżne, od 15-20 funtów dla kobiet, przynajmniej dla początkujących, około 30-40 dla mężczyzn, aż po łuki myśliwskie, sportowe, które mają 80, 100 i 120 i pewnie i więcej. Już nie wspominam o łukach kompozytowych, bloczkowych, które używają systemu naciągów i rolek, aby zwiększyć siłę strzału. Ale taki łuk tradycyjny o sile powiedzmy 80 funtów to już jest potężna maszyna, którą można przestrzelić na przykład jelenia na wylot, już nie mówiąc o człowieku. Dlaczego łucznictwo w Anglii jest tak popularne? Otóż jest ono nawet ilegalne do dzisiaj. Jest to kraj, gdzie nie wolno mieć broni palnej, gdzie bardzo surowo traktuje się noże. Natomiast z łukiem można poruszać się po miejscach publicznych, można trenować strzały pod warunkiem, że ma się 18 lat i nie stanowi się zagrożenia. Nie strzela się gdzieś pomiędzy ludźmi, czy też może tym bardziej do ludzi. Otóż nie tylko dlatego, że Robin Hood używał łuku. Przede wszystkim dlatego, że w wieku XIII bodajże wymyślono w Anglii potężną broń. Była ona wykorzystywana tak naprawdę przez Walijczyków głównie, ale i w Anglii się bardzo mocno przyjęła. To był długi łuk, miał około 1,80 m długości z drewna najczęściej cisowego i potężną siłę strzału na 300-400 metrów. Wsławił się on w bitwie, w wielu bitwach, szczególnie pod Azincourt, w bitwie z Francuzami, to był 1415 rok bodajże, gdzie siły angielskie, brytyjskie liczące 4 tysiące, 4,5 tysiąca łuczników
pokonały wojska francuskie w liczbie 26 tysięcy właśnie dzięki celnemu szyciu z dużej odległości, z dużą siłą, z długich łuków. Król francuski wydał werdykt, wydał taki wyrok na schwytanych jeńców brytyjskich. Otóż w średniowieczu raczej nie zabijano jeńców, ponieważ za nich można było dostać okup. Łucznicy pochodzili z klasy biednej, więc za nich za bardzo okupu nie było, ale najczęściej też ich wypuszczano. Natomiast Francuzi z werdyktu króla obcinali im dwa palce, wskazujący i środkowy. Mówi wam to coś? Tak, ja wam w tej chwili nie ubliżam tym gestem, ale w Anglii taki właśnie symbol jest przyjęty jako, uwaga, cytuję, teraz nie będę przeklinał, tylko cytuję, to co na całym świecie nazywa się fuck off, w cudzysłowie, w Anglii pokazuje się w ten sposób. I wzięło się to stąd, że właśnie łucznicy brytyjscy często przed bitwą i przy wszystkich innych okazjach pokazywali Francuzom ten gest. Zobaczcie, mamy palce, możemy do was strzelać. Ten gest zrobił się tak popularny, że w Anglii uchodzi on za synonim tego, co na całym świecie przyjęło się pokazywać jednym palcem. We Francji tego nie używają, ale bardzo dobrze wiedzą, o co chodzi. Także bądźcie ostrożni, szczególnie w Anglii, gdybyście chcieli zamówić w barze dwa piwa. Pokażcie to w ten sposób, nie w ten, bo barman może się zdenerwować. I to już wszystko na dzisiaj, kochani z Lasu Sherwood. Dziękuję wam bardzo. Taki krótki odcinek. Wyskoczyłem sobie odstresować się troszeczkę od codzienności, postrzelać z łuku. No i przy okazji zabrałem was ze sobą. Trzymajcie się, dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia na kolejnym odcinku Wilczego Szlaku już wkrótce.